Kurde, jaka akcja. Helikopter tu ląduje, naprawdę. Uciekam. Ale jaja. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj taka nietypowa sytuacja. Jedziemy na akcję do youtubera. Poznacie Patryka. Co prawda z budowlanki, ale jednak branża podobna. O, widać, też będzie nagrywał. Kamera na głowie, widzę podobną taktykę. Taki spontan ma być, a jednak podobnie się zgraliśmy. Cześć pracy. Co tam? Działamy. Pewnie, że tak. Ma kawał łychy, co? No, bałem się, że mokro będzie, ale widzę, że tutaj taki teren dosyć, nie? Spoko. Słuchaj, prosta sprawa ogólnie. Niwelator wyciąg mam rozłożony około 30 cm po całości ściągamy. No. Nie ma dużo, myślałem, że będzie więcej. Na raz spróbujemy, czy na dwa, bo zobaczymy, co tutaj... Za dużo, wiesz, nie tak, poruj, zobaczymy, nie? Co jest, bo jak jest piasek, no to to oddzielimy. Nie wiem, od którego tam miejsca ci pasuje i słuchaj. Gdzie to sypiemy? Zaczynamy tam, jak tam to drzewo gdzieś, nie? Aha. Bo powiedzmy tak, pomarańczowe paliki po prostu. To są rogi. No. A te niebieskie, co to jest? To jest w sumie nieaktualne. Aha, to je powyciągacie jak coś. To wyciągamy zaraz. No zobaczę, jak dobra. Będzie szło i wtedy je wyciągamy. To ja bym sobie tak zaczął może tego wyciągnąć niebieskiego i tak od płotu zacznę jechać, zobaczymy. A jak czy... ci będzie lepiej, żebyś później tam mógł wozić? Chyba, że... Auto stoi przed autem, żeby ci łatwiej było. Chyba, że zaczniemy od tej strony. No nie, nie, bo mówiliście, że tam, a to sypiemy tam. Myślałem, że, no, że mam zacząć. W miejscu, gdzie my jesteśmy. Dobra, próbuję. O, coś nowego, takiej akcji jeszcze nie było. U nas ogólnie youtuberów jest mało, a tak z Patrykiem się przypadkowo poznaliśmy, no i coś tam nagramy wspólnie. Zobaczymy na początek, co tutaj się dzieje, jak to idzie. Bo ja na koniec to będę wtedy tak na ostro lemieszem. Jak 30 dni no, pierw muszę zobaczyć w ogóle, co się dzieje, a potem już inaczej jest. Dobra. Manitka może nie jest jakaś super dobra maszyna do zbierania humusu, ale jak to chłopaki mówią, ty sobie poradzisz. Nie wiem, czemu tak mówią, ale dobra, to często zbieram humusy. Nie, gdzie to miałem sypać? To tutaj gdzieś, bo ja tak... A na lewo! Pokazywał mi tak, że nie popatrzyłem, gdzie to sypać, dobra. Ale łyżka jest konkretna za to, także wiecie, no 2,5 kubika. Ja potrafiłem zbierać humus pod jakieś tam budowy, gdzie koparko-ładowarka robiła to, załóżmy, 7 godzin. Taką jedną akcję miałem, a ja to zrobiłem w 2 godziny. Wiadomo, że ja godzinowo mam dużo większą stawkę, no ale to jak sobie policzyć, to czasami wyjdzie nawet taniej trochę niż tą koparko-ładowarką cały dzień ma rzeźbić, nie? A tutaj jest. Najważniejsze, że nie jest mokro, bo jak jest mokro, to maszyna wpada i jest nieciekawie.
obciążeniówka piszczy, kto by nie wiedział. Tłumaczyłem już kiedyś coś na ten temat, także to jest system, który uniemożliwia przeważenie wzdłużne maszyny. Bardzo dobra rzecz, jak podnosimy na jakieś tam znaczne wysokości, bo przy takim czymś no to bardziej denerwuje niż pomaga. Co prawda można to tam sobie, widzieliście, chwilowo odłączyć przyciskiem, ale to tak, no, trzeba ręki użyć, to nie jest za wygodne. Która jest godzina w ogóle, bo ja nie popatrzyłem z tego wszystkiego, dobra. Wszystko wiem. Taka inna perspektywa, kompletnie bez żadnej tutaj myśli na film. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, być może to wyjdzie lepiej jak normalnie. Będziemy się wbijać pomału, pomału i zrobimy. To będzie ten poziom, nie? Właśnie wtedy fajnie się zbiera. Żebyś mi się już nie wgryzał głębiej. Nie, nie, nie. Fajnie wtedy się zbiera, bo ja widzę, bo czasami jest tak, że... Ale wiesz, może być różnie. No, no. Ale raczej jest tak fajnie właśnie. Mam nadzieję, że to jest ten teren, że będzie na całości. Bo to takie mówią, że się nie nadaje, zależy, nie? Zależy, czy ktoś umie jeździć. Tak. Na pewno nie można teleskopową na podwójnym, potrójnym i tak dalej teleskopie, no bo on jest słaby. Taki znajomy ma kilka manitek, tam 7-8 nawet chyba, no to mówi, jak ty takie rzeczy robisz? Ja mówię, normalnie, nie? Oni nawet łyżki nie mają, chyba tam z jedną w całej firmie, bo to takie tylko pierdółki. Coś tam posprzątać, ale ja tutaj grube tony przerzucam manitką. Właśnie taki model chciałem, MLT 845 120 na Mercedesie i no nadaje radę, bo to jest naprawdę krowa, bo ktoś kiedyś mówi, a to niskie takie małe pszczółka, no niekoniecznie, bo tak typową manitkę używaną na gospodarstwach sobie porównać do tej, no to jest z pół metra niższa, taka takie 735, coś takiego, no to są niższe sporo. No, o, czy weźmy słomka, wszyscy dobrze znacie, słomka Merlo, no ona jest całkiem niziutka, to już przy tej to jest takie maleństwo, nie? Ale robotę robi, na pewno lepsze jest to Tura, nie porównanie nawet z Turem. Kiedyś 30 arów humusu zbierałem. 30 arów? No, kurde, prawie tydzień. I to tak było, że w jednym miejscu było tyle, a w jednym miejscu tyle. Fest było roboty. Nie podjeżdżasz go, dajesz go na luz i przyciągasz, znaczy, nie? Na hamulec, bo na luzie to bym odjechał, nie? Ale jak przyciągasz? Jak już łycha jest pełna? No tak różnie, albo się podjeżdżam do przodu, albo przyciągam, zależy. Lepiej. Lepiej podjechać, bo to wszystko cierpi, po co to podnosić? No i tak jak słyszycie, takie to życie. Widzę, że kamerka z tyłu nagrywa, także poprosimy Patryka, jakieś ujęcia może nam właśnie udostępni. Oprócz tego na pewno komuś tam dam jeszcze kamerę, tak trochę pochodzi za mną, też coś ponagrywa. Ale to, mamy czas tu. No, z 2 godzinki to tu na pewno zejdzie. Lekko, bo dosyć spory budynek będzie. Tak, niwelator mają, także będziemy to sprawdzać, ale często się tak robi, że na oko do właśnie tego piasku jakoś to wychodzi. Tak samo manitka jest właśnie, no do tego nie jest za dobra, ale można. Bardzo dobra jest manitka do zasypki fundamentów, no bo ja sobie wysuwam teleskop, rozgarnę, chłopaki nie muszą dymać łopatami,
do tego no nie uszkodzę gdzieś tam tych murków, bloczków, a tak koparką ładowarką to często jest tak, że gdzieś nie wyhamuje, popchnie i koniec. Przesadziłem trochę za głęboko. O, dobra. Najgorzej jest, jak łyżka się właśnie... O, teraz przeważyło, bo chowam, nie podjechałem. Najgorzej jest, jak ucieknie mi ten poziom, ja nie mam tu stabilizacji i później muszę kombinować, żeby to podłoże równo wybrać. Ale to, jak się troszkę potrenuję, to nie ma z tym problemu jakoś za bardzo. Ale dobra, także widzicie, jak jest. Na razie chwila przerwy, nie będziemy tutaj w koło tego samego nagrywać. Jeszcze się spotkamy. No, czyli to czarne zebrać głównie, nie? Trochę krzywo stoję, najgorzej. Na koniec to zaciągnę tak na gładko lemieszem, nie? Te takie lekkie fałdy. Nie ma, wirus. Wirus? Chociaż w ogóle już słyszałem, że miało nie być. A teraz targi są odwołane, także na pewno. No, do jesieni spokój. Coś koło tego? My już będziemy wierzyć. To ja lecę w prawo, nie? I będziemy tak na pół. Potem to zbiorę i będziemy dalej pchać. No, także taką łyżką nie zrobi się dokładnie na raz, wiadomo, no bo to jest kawał łyżki, także z grubsza i teraz tylko skrobniemy do poziomu. Jak? Tu jest jakby za dużo, ale ja mówię tam, wiesz. No. No bo krzywo stałem i mi uciekło właśnie. Muszę zawsze na poziomicę patrzeć, bo... Gdzie ty masz poziomicę? Tutaj. Muszę równo stać. O, teraz trochę jest do dupy. No i ani tak, ani tak. No, jak raz zacznę, to już potem stoję na równym, jest dobrze. Dobra.
Dobra, żegnamy się, nie? No. Na razie, jak coś to dzwońcie. Działamy dalej. Dobra. Ile masz kilometrów tutaj? Przez las 3-4. A w koło dycha 11, jakoś tak. Zależy dokładnie dokąd, nie? Którędy przez las jedziesz? Tym asfalcikiem. A bo ja tędy znowu przez las jadę, nie? No, no wy tak. To jest też, to wy macie z 15 bliżej? Może nie. No może być. Dobra. Dobra, super. Tu chcę na piątek przygotuj, nie? Dobra. Oj, powiem wam, nie wiem co się dzieje. Co ja w tym filmiku powiedziałem, co nie powiedziałem. Zobaczcie, chłopa reanimują gdzieś tam z boku, budowa była. Spadł z wysokości, no helikopter, trzy straże były już tam, jedni, drudzy odjechali. Nie, jedni tylko, tam jeszcze stoją. I tutaj, policji póki co nie ma. No nie wiem co to się stało. Wystraszeni byliśmy chyba bardziej od nich. Mówię, co jest. No a się okazało, ktoś tam spadł na drugiej budowie. Nawet nie wiedzieliśmy, że tam jest budowa. Tak spokojnie było. A mam jeszcze taką sytuację w Manitce, może ktoś coś doradzi. Zobaczcie, wskaźnik paliwa. Jest tak, że tankuje, to mi do połowy przeważnie tylko. Dalej nie chcę, do połowy podejdzie. A potem tak w miarę roboty skacze tak jak głupi i tak coraz mniej i do zera schodzi. Nie wiem co to może być, coś chyba z pływakiem mi się wydaje. Jakby ktoś wiedział, dać znać. Także no nie wiem czy ja mówiłem czy nie już z tego wszystkiego. Zapraszam do Patryka na kanał, filmiki zobaczycie sobie, będzie również z tej akcji. Damy link w opisie, także zapraszam. No nic, tam już jest Banja i chyba na tej kamerze, sam nie wiem co ja tam mam. Trzymajcie się, na razie.